Halo, halo, patrzcie! Tam ktoś wypłaca pieniążki z tego bankomatu. To chyba ktoś bogaty, ja tam podbiegnę i będę chciała, żeby ktoś ten został moim rodzicem. Czekajcie, czekajcie. O, patrzcie, bo to ja do was wezmę mówiłam. Wezmę tyle tutaj pieniążków, okej, wezmę to. Cześć, wezmę sobie jednego robuxa, drugiego, czwartego, okej, ale wezmę. Ktoś gada, zobaczcie, ile ma pieniędzy. To może zostać wychodzę moim teraz tatą. Idę, idę. Halo, proszę pana. Przepraszam, mógłby się pan zatrzymać? O, to... Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Jaki samochód. Dzień dobry, czy mógłby mnie pan zaadoptować, bo ja jestem sama jaka tutaj. Jaka słodzinka piękna, wow. No bo ale ja jestem taka ładna, słodka i mam fajny strój takiego bobaśka i mam fajny właśnie smoczek princes. Proszę zobaczyć, jaka luziowy. Jaka ładna dziewczyna, normalnie. No jestem tutaj czas całkiem dzwonię sama, nie mam się zobaczę gdzie podjąć, ja szukam domu, o. Ktoś mógłby, chciał mnie pan może zaadoptować, byłoby super, ja bym się bardzo mamy cieszyła. Mamy zaadoptować? No dobra, chociaż wiesz co, ja sam mieszkam, nie mam z kim gadać, a tak? Może być. Ale pan ma ładny garnitur, a może pan mi też kupi coś ładnego do ubrania? Okej, dobra, to idziemy na zakupy, na zakupy! Uhu, widzowie, udało się, do mojego ktoś auta, mnie zaadoptował i chce mi kupić coś, także jedziemy teraz z nim. A i patrzcie, jaka jestem malutka, klikajcie łapeczkę w górę, każda jedna łapeczka w górę to jest jeden bejbuś więcej. Chciałbym mieć pan dużo bejbusiów, to widzowie klikną dużo łapeczek w górę. A tutaj będziemy musieli panią do szkoły zapisać. O, tutaj zaparkujemy. Wow, ja pójdę do szkoły? Ale ja jeszcze nie umiem. Ja jeszcze nie umiem, proszę pana. Ja nie umiem chodzić jeszcze także do końca, bo ja czasami używam... To jest zerówka, to jest dla bachorów. Ja czasami jeszcze używam taki właśnie, wie pan, chodzik. Ja mogę pokazać, jaki mam chodzik. A dobrze się składa, bo jestem dyrektorem tej szkoły. Pan jest dyrektorem? Wow, tak, ja bym jest chciała chodzić do takiej klasy. A co tutaj jest? Co tutaj jest napisane? Zdjęcie? Co tutaj to proszę wejść do klasy, ja pani napiszę, przepraszam, Pati. Pati może być Pati. Ja jestem Pati. Tak widzowie, klikajcie na mamy subika, czerwony przycisk z dzwoneczkiem, zostawcie subika. Zostaw like. Zostaw to jest like temat. A ja jeszcze, nie, proszę pana, czemu? Bo ja jeszcze tak do końca nie umiem chodzić. Ja zaraz panu pokażę, bo ja mam takie coś. No smacie tak tutaj i cyk, uwaga. Łapka w górę, taki jest temat dzisiejszej. O, jaki słodzinka, ja! Tak, ja jestem taka, jeszcze nie mogę iść do szkoły, bo ja tak... Proszę, nie, no proszę zobaczyć, mamy dzisiaj temat filmu... temat lekcji łapka w górę. Łapka w górę. Ja myślę, że moi widzowie, bo ja mam widzów, oni wiedzą o co chodzi i to klikną łapka teraz. Łapka w górę. Tak klikną jest na pewno to teraz, bo widzowie mnie lubią. Ale ja już mam dość tej szkoły, ja już się zmęczyłam. Ja nie wiem, jak można chodzić do szkoły. Dla mnie to już za dużo, za długo czasu tu spędziliśmy. A kolejny temat to będzie taki. Subik. O, subik, widzicie? To jest czerwony, taki z dzwoneczkiem. Także ja idę sobie zobaczyć, co tutaj jest. Chodźcie, zobaczymy sobie. Proszę zobaczyć temat. Proszę tak, zobaczyć już temat. Już się wracam. Proszę zobaczyć, subskrypcja jeszcze. Wow, ale fajnie. Jakie to słowo jest długie. Subskrypcja. Okej, wychodzimy. Jedziemy teraz na zakupy. Jedziemy na się zakupy ubrać. Coś ładnego ja bym chciała dostać. Tak, tak, biegnę. Patrzcie, jak ja biegnę. Jaki ty masz samochód? Poczekaj. Nie, zapominaj proszę o mnie. Halo, czekaj na mnie. Oj, przepraszam, Mustafa. Już, no nie, ty stój. Gdzie jesteś? Ja nie nadążam, proszę tutaj. Gdzie jesteś? Dobra, okej. O, już jestem. Dobra. Jak ja sobie siedzę elegancko. Proszę, ale ty ładnie chodzić prowadzisz, proszę pana, ja podziwiam. Jedziemy na lody. Na lody? Na lody jedziemy. Ja tak długo lodów nie jadłam, ale... Tutaj dobrze zaparkowałem? Jak to pan tutaj wjechał? Jak najbliżej. Proszę pani, ja nie mogę, pan tak może? Pan jest taki bogaty, że może tak jeździć. Ja wszystko mogę. Ja wybieram ten niebieski, ulubiony. Proszę wybrać sobie, dobrze, zapłacę. Jaki duży ten lód w porównaniu do mnie. On zapłacę zajmuje tabletem zapłacę. Tyk. Zbliżeniowo pan płaci? A co jedziemy? Dobrze, jedziemy, ja już jedziemy. Dokąd teraz jedziemy? Teraz trzeba jechać do galerii, tylko gdzie tylko galeria jest? Co my będziemy dzisiaj robić ciekawe? Ja bym chciała jakąś nową zabawkę dostać, bo ja mam mało zabawek. Jak pan jedzie? Wow. Co się dzieje? O nie! Za szybko. O nie, proszę tak uważać, bo ja jestem małym bejbusiem.
trzeba na mnie uważać, pan mnie zaadoptował. Okej, to jest kolejny sklep. Proszę, idziemy na zakupy. Gdzie ja wyszedłem? Ej, co się stało? Patrz, jestem u góry. Co jest? Byłem u góry. Jak to pan zrobił? Ja nie mogę. Ale tu jest tylko jedzenie, o pizza. Pizzę sobie zjem. Wow, jestem u góry, widzisz? Patrz na to. Chodź zobaczyć. Gdzie pan jest? Halo, proszę pana, pomóc panu, ja może panu dam drabinę. Wow! Pan jadę nawet, tutaj sam. A ja nie dam rady tam za wejść, bo ja jestem za malutka. Nowy sekret na Brookhaven, można wchodzić, patrz, tutaj mogę przejść, patrz. Wow. Patrz. Widzisz to, widzisz? Patrz na to, jak idę, patrz. Gdzie pan idzie tam? Co pan nowy tam sekret. Robi? Nie wolno tak skakać po dachu sklepów, ej. Nie, dobra. Ja nie mogę, to on ma zostać moim rodzicem? Jaki pan mi daje przykład, no? Okej, dobrze, idziemy na zakupy. Proszę, teraz zakupy robimy. Dobrze, zakupy. Dobrze, tu jest jedzenie, a ja bym chciała dostać zabawkę. Czy bym dostała? To chcesz, Belbusiu? A ja bym panu pokazała, czy ja bym chciała dostać, bo ja mam takie coś, co mi się podoba. Proszę odejść, bo proszę pana, pan mi tu zajmuje kamerę. Uwaga, ja bym chciała dostać wózek. Ja bym chciała dostać wózek z lalą. Mogłaby? Wózek? Okej, proszę bardzo, wchodzić do wózka tutaj. Ja bym chciała swój wózek. Wow, masz swój wózek? Tak, co proszę, taki wózek, patrz proszę pana. Jaki słodki wózeczek, ojeju. Zapłaci mi pan za to? I w środku jest jeszcze bejbuś kolejny? Tak, tam jest mały bejbuś jak mój. Lalka. Laleczka. Lala moja. Di, lale mam, patrzcie widzowie, jaki deser. Patrz, jaki maluszek tam sobie leży. Nie dość, że ja jestem maluszkiem, to mam jeszcze maluszka. Do mojego domu teraz idziemy. Dobra, zapłacił pan za ten wózek mi? A nie trzeba płacić chyba. Nie trzeba płacić? Idziemy. Tu są sygnały świetlne, to jest normalnie wóz jakiś, nie wiem, ekskluzywny, tu się świecą tak, światełka. Można... Wow. Okay. Zgaszę to? Dobra, okej, okay. Dobra, dzieje. Teraz możemy tu przejść do mojego domu. Ja nigdy takiego na oczy nie widziałam. Takie rzeczy? Wow. Fajnie, tak że się zgodziłeś mnie zaadoptować i będziesz moim tatą. Tata. Będzie super, zaufaj mi. Tata, a ty umiesz gotować? Wow, jaki ty masz tablet, daj mi tablet. Ja już nie chcę wózka, chcę tablet, daj mi tablet. Okej, okay, dobrze, to masz, proszę bardzo. Ja dostałam tablet. A jest, on jest tylko mój? Tak, możesz sobie go wziąć, ja mam inną pracę do roboty, tutaj muszę grać teraz. Co? On ma maszyny do grania w chacie. Widziowie, co tu się dzieje? Skaczę. A co ty masz tu w piwnicy? Ile ty masz tutaj? Mogę sobie usiąść? Ej, patrzcie, siedzę do ciebie. A wiesz, że mam tajną skrytkę tutaj? Ja ci pokażę, to jest tajna skrytka moja. Masz tajną skrytkę? Ile ty masz książek? Ty je wszystkie przeczytałeś? Tak, ja wszystko nie czytałem. Mogę. Wszystko, każda książka jest przeczytana przeze mnie, więc. Wow. Tutaj jest sekret, proszę. Ja proszę ani tutaj... jednej jeszcze nie przeczytałam w swoim proszę życiu. Proszę tutaj teraz wejść na to i tu przeskoczyć teraz. Jak tak? Tam? Ja nie mogę skoczyć tu. Czeka jak pan. Czeka... O, było, prawie. Ja jestem prawie. Za mało. O, jeszcze. I teraz na prawo, proszę. Blisko, jeszcze raz czekaj. Ja jestem za malutka, ja nie dam lady. Czekaj, zaraz damy radę, nie bój się. Proszę zobaczyć, proszę. O, teraz. No dobra, jestem. Chyba nie jestem. Nie mogę tam wejść. Czekaj. Mam tam przeskoczyć? No to był sekret Brookhaven i nie wiem jak to nie było. Nie ma tam, proszę pana, pan nie umie coś. Ja idę zobaczyć sobie sama tu. O, jestem. Ja... Prawie przyszedłem, prawie. Wow, tutaj ile jedzenia. Ja jestem głodna, daj mi coś do jedzenia. Daj mi coś do jedzenia, bo okay, tablet mi się już zróbmy coś do jedzenia. Proszę, no. Zróbmy coś do jedzenia, możesz otworzyć. Możesz sobie wziąć z lodówki, co chcesz. Ja siadam i plasem mi podać. Otworzyłem lodówkę. Ale super, ja sobie muszę założyć śliniaczek, bo się pobludzę, więc proszę, ja już tutaj sobie założę śliniaczek, bo ja mam taki specjalny, proszę pana, proszę, ja już pokazuję. Uwaga, teraz sobie tutaj... Uwaga, mam śliniaczek. Proszę bardzo, ja już gotowa wow, do jedzenia. Wow, ty nawet masz śliniaczek? No nieźle. Tak, okay. Bo ja się nie mogę pobrudzić. Dzisiaj na obiad mamy hamburgera, proszę bardzo. Wow, ja nie mogę sobie wyobrazić lepszego obiadu. I dodatkowo, a co to jest do picia? Cola? Dodatkowo a ja mogę będzie pić jeszcze... Dodatkowo będzie jeszcze deser naleśniki tutaj z boku, naleśniki, proszę bardzo. Pancake. Nalej doble. Zjem wszystko. I do picia dajemy to, proszę bardzo. Wow. Ile pan Doritosy, ma tu woda, wszystko tu jest. Pizza, Coca-Cola. Ja co się kręcę, ja chcę wszystko zjem. Proszę bardzo, możesz dziękuję. Jeść. Dziękuję, miam, pyśniutkie, jakie doble. Jakie... Okej, tata teraz musi skosić trawnik, więc sobie chwilę poczekaj. Dobra, albo dobra. Możesz ta, ja tak mogę iść do góry zobaczyć, pomóc, co tam masz, gdzie ja będę spała, gdzieś mój pokój, idę zobaczyć. Chodź, tacie pomożesz wow. tutaj.
gdzie mam iść, tata, tata? Skosimy trawnik razem, proszę. Dobrze, a jesteś... Dalej na kosiarkę. A gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę? Na dworze, chodź, ja kosimy trawę. Za mała, nie widzę ciebie. Na dworze jestem, tutaj na dworze. Dobra, idę do ciebie, no weź mnie na kosiarkę. Można usiąść? Będzie śmiesznie, tak, kocimy. Na kosiarce. Kosimy. Kosialka. A ty masz grilla nawet, ja bym kiełbaskę sobie zjadła. Kosimy, o co się stało, kosimy trawę. Ale super, a ty masz basen, ja chcę popływać. Ja nie umiem pływać, ja nie umiem pływać, pomóż mi. Już ci ratuję, córko. Już ci ratuję. Dawaj, pomóż mi, wepchnij. Udało się. Czekaj, już ci ratuję. Ojej. Jak wszystko w porządku? Tak, wszystko dobrze, tak. Okej, dalej idziemy. Trzymaj się, mnie blisko. Jak ty mnie wziąłeś na barana? Ale super. Tak, ale słodko, jest bardzo słodko, nie? Bardzo fajnie. Idziemy teraz do góry i powiedz mi, gdzie ja dzisiaj będę śpała, powiedz mi. Jaki ty Paść masz tu... będziesz dzisiaj tutaj. Komputer, ja chcę na komputer. Włącz Tylko mi... Tylko mi tu nic nie poklikaj. Ja nie mogę, jaki duży w ogóle ekran. O, kotki. O nie, jakie słodkie, tata, ja bym chciała misia, dasz mi misia? Nie wchodź mi tu na maile czasami. Tata, dasz mi misia może? Daj mi misia. To jest moje konto bankowe, patrz ile mam pieniędzy. Taki bogaty jesteś, to daj mi misia. Jestem milionerem. Daj mi jakąś zabawkę, bo ja nie chcę tutaj sama być. Bo jak ty pójdziesz i tyle zarabiasz, daj mi misia. Daj mi misia. Misia chyba nie będę miał. Nie masz misia? A ja sobie sama go wezmę wtedy. Ja sobie sama wezmę, proszę chyba, bardzo. Chyba, że takiego. Czekaj. Tutaj patrz, mam jakiego mam. Misia. Patrz, tutaj ja mam misia tutaj. Jakiego fajnego. To mogę dać ci jeszcze tego dodatkowo. Ja mam misia na wózku. O, jaki słodki. Masz teraz dwa misie. Ja go przytulam. Jak ładnie. Ale super. Dobra, teraz chyba trzeba się umyć i się położyć spać, bo coś się ściemniło, tata. No to idziemy tutaj. Kąpać. Mogę z misiem iść? O, ja się myję. Misiu będzie cały mokry, ale... Ale no, to może... nic, bo ja nie chcę go już zostawić, bo już jak dostałam, to on jest mój. Ale okay, super, dobrze. Dobra. Umyłam się, teraz jeszcze tu sobie usiądę. Co ty robisz? Miskiek też chciał skorzystać. Ja już wychodzę. Proszę tutaj umyć ząbki jeszcze. Tutaj ząbki proszę umyć. Dobra. Okej, czekaj, tutaj są... Włoski ci wyczeszę. No, weź tego misia schowaj. No, już go odłożyłam i mi wyczesz włoski. Wow. Okej, czekaj. Już. Okej, czeszę. Wow, jak ty mi robisz ładnie włoski. Będę miała takie ładne, ale ty mi o mnie proszę dbasz. Proszę tutaj stanąć. Tutaj tak, czekaj, może tak Nie mogę tu stanąć, bo wkładam Tak, proszę tutaj stanąć. Tutaj proszę stanąć. Dobra, czekaj, okay, no, i teraz. Ja trochę za duża jesteś teraz. Może tutaj na weźmy... Na wannę. O, tu. Tutaj. Nie, tutaj nie. Tutaj. Tutaj. A komodę? Tu nie. Na komodę może tutaj. A na siedzonko. Albo to no, uwaga. O, teraz o, jest idealnie. Jak teraz super. Czekaj. O, jak super, tatuśku. O, teraz czeszemy włoski. Idealnie, zobaczcie. O, jak pięknie czeszę. Ale fajnie, bo ty mnie robisz. Dzięki, tak, tata. Fajnie. Teraz spać. Już spać. To czekaj, ja muszę teraz odłożyć te swoje zabawki wszystkie, no i śliniaka, bo już nie potrzebuję, idę spać. Dobra. To ja się kładę spać. A co będzie jutro? Co będzie... Zasłaniamy teraz, zasłoniłem teraz wszystko. A mogę spać okna. U góry? Ja zawsze marzyłam o piętrowym łóżku, idę spać do góry. Tak, ja będę spadł na dole, okej, ja też dobrze, się już przebieram. A ja nie mogę się położyć, czy mogę się położyć? Ja nie mogę spać, to jest tak fajnie, to jest Możesz tak fajnie. Się położyć, ja już się przebieram też w piżamę. Ja nie mogę spać, to jest tak super, ja zostałam adoptowana. Patrz, jaką fajną mam piżamę. A tata, ja się cieszę, że ty mnie zabrałeś i w ogóle, że jestem z tobą. Patrz, jak się masz cieszę. Masz jeszcze robuxy, rabaksy. Ale tata, ty masz super, jakie ty masz super piżamę. Wow, ona jest bliski, ale tak słodko jest. Wyglądasz. Okej. Okay. O nie, ja usiadłam sobie tutaj. Jeszcze w laptopie, muszę sobie zobaczyć, jeszcze w laptopku sobie zobaczę. Tata, okay. Jeszcze pracuje. Nie, no szok, tata, ja nie wierzę, jaki ty jesteś super. Jak to masz fajnie, dobra, ale już chyba idziemy spać, bo... Co? Ja jeszcze sobie zobaczę tutaj, to okay, już jest tak późno. Jeszcze... Tata, ty nawet pracujesz tutaj. W łóżku? Tak, ja muszę pracować cały czas. Ej, w co ty grasz? Ja widzę, ty w coś grasz.
Tutaj muszę sobie przebężyć, tutaj takie rzeczy sobie przeglądam, takie. Dzięki tata za super dzień, że zabrałeś mnie na lody i do szkoły, że mi to wszystko pokazałeś i że jestem tu z tobą, jestem szczęśliwa. Proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja już idę spać i życzę miłych, miłych snów. Ja już idę sobie spać. Także dobranoc widzowie, żegnam się z wami i bądźcie też jutro, bo odcinki są codziennie, ale mam super tatę.